moment, żeby był dźwięk. O. Tutaj telewizja Wulkan, proszę. O czym chcesz rozmawiać? No w sumie to twój wywiad, to możesz sobie mówić. Co? Ale ja nigdy nie narzucam tematu. Ty nie zadasz pytania żadnego. No to jest twój program. Chcesz pytania? Co robi Opla na Lamie? Co robi Opla na Ramie? Opla zagrała. Wiecie. Opla zagrała, a Lamy zatańczyły w tym roku. No właśnie, ja się dowiedziałem, co to jest Lama w ogóle dzisiaj. Wiesz, dlaczego? Szanowny pan juror, tak? Proszę coś opowiedzieć o słynnym festiwalu. Skąd się wzięła nazwa? Lama. Dorota! Dorota! Szybko! Ratunku! Dorota! Wiem, historię znam. Tak? Tak. A ty wiesz? Słucham? Telewizja Wulkan. Raz, dwa, trzy. Skąd się wzięła Lama? Zwierzątka, orły albo jakieś żaby, więc my jesteśmy Lamy. No bo dlaczego ją? Dlaczego akurat nie żaba, nie tak, krowa, tak, niedźwiedź. Tak, tak, tak. Natomiast najważniejsza rzecz na polskich Lamach w 12 edycji tegorocznej to pojawienie się osobnej kategorii dedykowanej animacji. O.